Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj o godzinie 15 rozpoczynamy wykłady, na które specjalnie do Polski przyleciał menadżer produktów Frederik Wolf. Dzień dobry. Oczywiście nie mogliśmy nie skorzystać z okazji i odwiedzić Tomka Babrala oraz jego wyśmienitą hodowlę. Bardzo miło, dziękuję za uznanie. Dlatego też pokazaliśmy Frederikowi całą hodowlę, jest zachwycony. A do szczegółów wrócimy za chwilę. Tak jest. Dodam tylko, że spotykamy się dzisiaj w Limanowej. To jest piękne miasteczko położone w Beskidzie Wyspowym, które zrzesza ponad 250 hodowców w dwóch oddziałach, mniej więcej pół na pół. Lotują w tym oddziale znakomici hodowcy, bo nie chcę tu wymieniać wszystkich z nazwiska, ale mamy też w swoim gronie olimpijczyków i to wielokrotnych, hodowców, którzy uzyskali wyniki na poziomie Mistrzostwa Polski. Także na pewno wieczorem będzie żywa dyskusja, na co liczę, i Fryderyk będzie pod mocnym ostrzałem pytań i będzie musiał się gimnastykować. Jedno z pytań, jakie zadałem już dzisiaj Frederikowi, to korzystając z okazji, że wizytacja odbywa się w okresie pierzenia gołębi. Oczywiście pokazałem zestaw, który mam pierzeniowy i za chwilę też Państwu pokażę i po prostu wszyscy ten zestaw znają, ale zapytałem go o ciekawostkę, którą stosuję od lat, o żołędzie. Ciekawe, co Frederik na to odpowie, czy te żołędzie wejdą w menu suplementów. Zobaczymy, czas pokaże, natomiast zapraszam, pokażę, jak ja przygotowuję właśnie te żołędzie i z jakiego zestawu pierzeniowego korzystam. No więc podstawowy mój zestaw pierzeniowy, no to jest ten, który był aktualnie w promocji w filmie Ron Fried. Staram się wymawiać poprawnie tą nazwę, bo wszyscy zwracają uwagę, że jest trudna do wymawiania. Na pewno jeden z głównych produktów to jest Tauben Gold. W mojej ocenie niezastąpiony. Powoduje, że upierzenie gołębi staje się bardzo jedwabiste, miękkie, elastyczne i na pewno z tego produktu nie można zrezygnować. Podaję go w zasadzie do końca grudnia, kiedy okres pierzenia gołębi dobiega końca. Produkt podstawowy, który w zasadzie jest 365 dni, z wyjątkami na sezon lotowy, gdzie tak naprawdę w sobotę przed lotem nie zakwaszam tej wody, to jest podawany praktycznie na okrągło. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje jeden element, ponieważ kupiłem sobie taki pH-metr, i bardzo ważną rzeczą jest na przykład zbadać sobie wodę, jakie pH ma swoje naturalne. I dodając strzykawką odpowiednią ilość mililitrów, ja wiem, ile tak naprawdę trzeba dodać, żeby pH było odpowiednie wody. Praktycznie pokrywa się z tym, co podaje producent. Niemniej jednak, żeby być precyzyjnym, można sobie to zmierzyć i po 10 minutach wynik jest prawidłowy. Oczywiście okres pierzenia to okres, kiedy gołębie bardzo są obciążone. Powiedziałbym nawet wręcz, że bardziej niż w lotach. I dlatego uzupełnienie o odpowiedni zestaw witamin. Dlatego korzystam z tego produktu Gervit, który gołębie bardzo chętnie pobierają. Żeby coś było na karmę, wiadomo, gołębie nie żerują, są zamknięte. Jastrzębie w tej okolicy bardzo mocno atakują. Więc cały sezon jesienno-zimowy, aż do powiedzmy marca, gołębie są zamknięte w gołębniku. Dlatego Morgold uważam, że jest takim bagiennym składnikiem, gdzie gołębie te mikroelementy, które pobierają z ziemi, mogą skorzystać właśnie z tego produktu, a na zasiedlenie flory brakteryjnej do posypania tej karmy używam Entrobag. Czasami jeszcze dodaję Avimicin Forte, ponieważ kurz w gołębniku, który no jest siłą rzeczy, mimo że wentylacja jest dużo poprawiona, co przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć, jest zdecydowanie lepiej. Niemniej jednak oczyszczenie dróg oddechowych przez cały rok uważam za podstawę. Wtedy gołębie do sezonu wchodzą zupełnie w innej kondycji, w innej formie. Te drogi oddechowe są w naturalny sposób czyste przez cały rok, a nie tylko przed samym sezonem. No i nie można zapomnieć w zasadzie o bardzo prostym środku, który służy do kąpieli. Jest to unikatowy skład, który powoduje, że te pióra dostają naprawdę takiego połysku jedwabistości. Jeżeli karmimy je obficie,
Karmę dostają do woli praktycznie, karmę pierzeniową złożoną z czterech producentów karm. Natomiast kąpiel jest bardzo ważna. Staram się kąpać w zasadzie no, co tydzień, to jest absolutne minimum, ale jeżeli mam tylko czas i możliwość i pogoda na to pozwala, to staram się 2, 3, 4 razy w tygodniu nawet wystawić wodę, żeby gołębie miały jak najwięcej dostępu do kąpieli. No i tajemnica sukcesu, mam nadzieję, że wejdziemy w kooperację, to są żołędzie. To jest pomysł zaczerpnięty od kolegi Ryszarda Murzyna ze Słopnic, kolegi z oddziału. Zauważyliśmy, że te gołębie dzikie, polne, w okresie jesienno-zimowym właśnie dużo pobierają tych żołędzi. Podaję to w zasadzie od 15 lat. Nie jest to jakaś wielka tajemnica, wszyscy w oddziale wiedzą o tym specyfiku. Nie uważam, żeby to był jakiś hiper, super, nie wiadomo, nowoczesny produkt, natomiast zauważyłem, że te gołębie przy badaniu próbek kału nigdy nie miały robaków, więc chemiczne jak gdyby odrobaczanie jest załatwione. Dodatkowo podając te żołędzie, gołębie też dostają tej jedwabistości, bo nie zawsze używają tych środków, te środki używam od kilku lat, natomiast to też powodowało, że gołębie super się wypierzały. No i mam nadzieję, że korzystając z kooperacji z tak znakomitą firmą, zostanie ten temat przebadany na podstawie faktów i mitów, czy to jest mit, czy fakt. Jak to robię? Po prostu zbieram, wrzucam do maszyny. Kiedyś zajmowało mi to około godziny, ołuskanie takich tych żołędzi, pocięcie. Czytałem wtedy dużo prasy, jednak świat przyspieszył, proszę Państwa. I teraz korzystamy z technologii, zamykamy urządzenie, postaramy się to nastawić. Ja już wiem, bo to też trzeba wypraktykować, 8 sekund. I w zasadzie gotowe. Wyłączamy urządzenie. Otwieram. Tak to wygląda po zmieleniu. I w ogóle nie przejmuję się tym, że są skorupki, tak? Ponieważ gołębie sobie naturalny sposób wybiorą. Proszę. O, cieszę się, że Fryderyk się zainteresował. Tak, moje wisienie da się mówić. Jak dużo tego dajesz? Tyle. Ale to? Tak. Na wszystkie gołębie. Nie zauważyłem, że daję też czasem więcej. Nie zauważyłem nigdy, żeby to się coś działo z nimi. Nie ma takiego efektu przekarmienia czy przedawkowania. Po prostu, jeżeli tego jest za dużo, przestają pobierać. Tak jak z karmą. O. I w zasadzie to jest produkt gotowy. Próbowałem to swego czasu mrozić i to też przynosi bardzo dobre efekty w trakcie sezonu. Raz w tygodniu podawałem na przykład w środę albo w czwartek, zwłaszcza przed dłuższymi lotami, no bo to jest jakiś tutaj też tłuszcz, tak? To jest gorzkie, jest tłuszcz, ale wiem, że też koledzy, którzy uwierzyli też w ten produkt, zaczęli to suszyć. Czyli zmieli, suszyli i było to podawane w takiej formie właśnie jak entrobak, czyli albo jak zioła, tak jak kratę mix, że było suszone i wtedy suszona taka posypka, posypywana na karmę też dawała taki efekt, że te gołębie super się czuły. No i idziemy teraz dać to gołębiom. O, i to zostaje korycie i one sobie to wybierają, jedzą. Nie ma problemu, że zjedzą tego za dużo czy za mało. Oczywiście te łupinki, które tam zostają, potem trzeba po prostu sypać, więc sypuję to pod kraty i to nie stanowi żadnego problemu.